Dobra, hej, 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 cześć, czołem Miderski, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Gothica 3. Natrafiłem tu jeszcze na kilku worków, a jest to dla mnie istotne, znaczy dla was też powinno być istotne, bo zabijając tego Herszta dostaniemy wykonaną misję pod tytułem Zabij Herszta w Dolinie. Czegoś tak się nazywała ta misja. Zresztą zaraz sami zobaczycie, no właśnie, Zabij Wodza Doliny. Najgorsze jest to... O! Was się tu jeszcze schodzi. Nie wiadomo ile ja już was zabiłem, a... Wyście się... O! Schodzicie. Masakra. Się was tu namnożyło. Kurde, królików się was tu namnożyło. Się produkujecie króliki. Całą dolinę oczyściłem. Szaman. Co najważniejsze, zabiję go przed. Ktoś tu jeszcze chyba biegnie. Zaraz, tu chyba jeszcze pominąłem dwóch, uciekając do góry. Próbując wam pokazać to nieco. Może nie? Nie, to chyba wszyscy oni tutaj... Oni tu chyba już wszyscy poginęli. W takim razie zapisuję sobie grę. I ruszymy dalej. Ciąć tych orków. No po prostu robiąc spustoszenie w ich szeregach. To jest totalne, bo oni tutaj mieli naprawdę spory obóz. Muszę sami przyznać. Nie macie tu już żadnych szamanów, co nie? Na szczęście widzę. Tu jest wejście do kopalni, pewnie tam jeszcze więcej tego będzie. Wilki słyszę. Wilki słyszę. Jeszcze dźwięk walki jest, więc chyba ktoś w pobliżu jeszcze jest, a może nie. Gobińska jagoda. Ona nie ma stałego bonusu, to się nie jest fajna zbytnio. Nie podoba mi się przez to, że nie ma stałego bonusu, bo to jest do łowiectwa, do łucznictwa, no, jak wolicie. No ale niestety nie daje to na stałe tego bonusu. To na krótki okres czasu. Nie jesteś dla mnie żadnym. Wychodzą tam z wnętrza sami. To nie ma problemu dla mnie. Ło! No patrzcie, nawet chcę miecz na chwilę schować, pozbierać trochę gratów, ale oni tutaj chcą ginąć. Może odgłosy walki słychać w środku. Jeszcze ktoś? Nie? Dobrze. Dobrze, bo ja muszę też pozbierać trochę graciszczy. Nie będę tu przecież wracał. O, idzie kolejny. Ła! Ła! Ty pajacu, prawie się zabił. Wszyscy to samo, wódę. Wszyscy wódę łoją. Nikogo tu nie ma. To weźmy sobie te dzikie jagody, może one też będą, no patrzcie ile one dają same sobie. Kurde. Wow, panie kolego, na szczęście dobrze, że pan nie zaatakował. Nawet nie zdążę zapisać gry. Muszę wycinać ich. O, ty będziesz miał strzały. Chodź, 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 kolego.
Nie masz strzał, szkoda. No trudno się mówi. Ile was tu jeszcze jest? O, będzie będzie żyła Rudy. Haha! Szaman. Chodź, 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 kolego. No chodź. Teraz sobie chamsko jeszcze przeszukam twojego kolegę. Czy brata, czy nie wiem, jak wy się chcecie tam sobie siebie nazywajcie. Ła! Ła! Z całej jaskini was chyba wytłukę. Ziele pancerza, o! Dawaj, wytrzymałość. Przyda się. Zawsze te wytrzymałości dwa więcej. 30 poziom. No pięknie. Powiem wam, że to... Ten 30 poziom... jest naprawdę... duży już. Pierdziel jeszcze te dwa ziele pancerza. Ja pierdzielę, jak on w korzenie wpierdziela. Okej. Okay. Załóżmy, że tyle. Wystarczy nam życia. Patrzcie, ja cały czas wszystko robię na jednym zapisie. No, może to jest błąd, może nie, ale... wszystko robię cały czas na jednym zapisie. Ale jak siekam, to siekam już. O! Topór trwala. Czyli próbowali tutaj walczyć, co? Tam są kolejny workowie. No jeden tutaj był tylko. Ale tutaj idzie kolejny. Dwóch. Tutaj, ale ciemno, bo... chyba zaraz odpalę pochodny, co? Jeden. Ła! A. No rany, Julek. Schodzicie cały czas. Nie mam kiedy nic zrobić. Dobra, spróbujmy uciec kawałeczek. Spróbujmy się podleczyć. Próbujemy się podleczyć. Nie mam kiedy zapisywać, nie mam kiedy cokolwiek, nie mam się kiedy zastanowić, co się dzieje, bo tak muszę szarżować tą jaskinię. Właśnie dlatego w tym momencie przydaliby się ci, którzy pomagają, nie? No zobaczcie, że sam... też mogłem sporo zrobić. Dobra, hej, 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 witam was znowu. No, gra mnie ostatnio wywaliła. Postanowiłem, że wrócę teraz na górę, ponieważ w tamtym punkcie... What the fuck, nie widać gościa. Jakieś lagi w ogóle są. Aha, bo tu jeszcze pełno orków jest, ale wiecie, jak zejdę tam od dołu, mam problem, bo... niestety, ale... wow. Sorry, sorry. Nie chciałem. Dobra, to musimy się... nażreć teraz jak świnie, albo szybko leczenie. A nie to ma omany. No to szybko żarcie. Albo... pierdzielaj to. No niestety, ale tam jest dwóch magów i ciężko jest się dostać do nich. Od razu wam powiem. Dlatego lepiej zrobimy to w ten sposób. Może mniej będziemy ginąć. Oni tam widzę też tutaj łupają od tej góry.
Więc nie jest źle. Tam od dołu właśnie ci magowie tylko mnie relwują. A to ułożenie, to ustawienie od góry przy tylu orkach jest najlepsze. Wow, wow, ale lagi. 200 punktów, o właśnie, wow. Jest... To są właśnie chyba ci koledzy. Wow. Noż. Cholera. Ja idę do tego szamana. On tu psoci. Ła! Tylko nie traf we mnie. No pajacu! No nie! Skur... Przybyk pieprzony musiał akurat użyć kuszy i ja musiałem mu stanąć na drodze. No masakra po prostu. A ja się tam poświęciłem, tak wszedłem kurde z własnym ciałem i zasłoniłem. I poszedłem po szamana, żeby oni nie ginęli, ale nie, oczywiście nie ma pomocy z ich strony dalej, bo... No bo po co? Nie mogą podejść z bliska wszyscy, tylko muszą z łuków nawalać. Cholerni, kurde, najemnicy. Czy to łowcy są chyba jacyś w sumie? Myśliwi, o, myśliwi to są. Ale mogliby, kurde, raz ruszyć to dupsko swoje i z bliska podejść i zacząć nawalać, a nie, kurna, z daleka! Ja im tu wyciąłem, kurde, już od dołu armię, a oni nie mogą sobie poradzić z kilkoma orkami od góry, nie? Ja naprawdę tam taki obóz wyciąłem cały, a to już jest... Przecież... No... Osiągnięcie, oni no naprawdę no... Ja wiem, że orki to są chłopcy do bicia, tak gra jest niezbalansowana w tym, na tym etapie, jeżeli chodzi o orki, a wilki, bo to tak, żeby wyrównać niby, to wilki... Potrafią zabić nawet najtrudniejszą, na bardzo przykozaczoną postać. A taki ork, co, może nam skoczyć, nagwizdać i w dupę pocałować, że tak powiem. A i tak nas raczej nie załatwi. No chyba, że jest grupa taka większa, no i na przykład jest szamanów kilku, no to rzeczywiście. Wtedy mamy lekki problem, ale za jakiś czas dostaniemy taką zbroję, że... Nikt nam po prostu nie podskoczy. Ja tam zbieram cały czas na tą zbroję paladyna. Bardzo mnie chęci zakup jej, w okaże znajduje się taka. To dokładnie 75 tysięcy chyba, ale musimy najpierw mieć 75%, czy nawet więcej niż 75 tysięcy, ale musimy mieć 75% popularności wśród buntowników. Więc jeszcze trochę nam zejdzie, zanim ją po prostu dostaniemy. Chociaż być może jakąś Nordmarze sobie kupię. Lepszą. Tylko muszę najpierw trochę broni nazbierać, żeby posprzedawać. No bo przecież bez tego to ani rusz. Ja mam tu pomogę. Wow, wow, wow. Stary. Cholerne kamery tutaj. Tu nie trafię we mnie. No, masz szczęście. Odtrutka. Ale wina to ja mam sporo. Wody właściwie. Zabiłem jednego orka, teraz muszę znowu uleczyć. No. Okej, okay, ładnie. No. Bijcie się tu dalej. Możesz przestać? Spróbuję tamtego kolegę rozwalić. Dostał. Po nogach ledwo co. To w ogóle. Wow, wow, walka się tu przeprowadziła. Na wyższe piętra. Przecież
Przede wszystkim chodzi o to, żeby tego szamana zabić. Najpotężniejszy przeciwnik, póki co, jakiego poznałem, jest ork. Szaman. Którego po prostu nie cierpię. Chociaż w sumie w Gothiku dwójce. W jedynce bardziej, bo tam byli ci kapłani. W dwójce w sumie też byli szamani, też byli chyba jednymi z bardziej przykozaczonych w ogóle. Ła! No nie, no... Przez ścianę mnie trafić? A pierdziele, jakie w tej szkole... W tej Gothiku to są dziwne... fizyczne zachowania, nie? Naprawdę, te zachowania są dzikie. Żeby tak przez ścianę, magią... Ściana jest... Czekajcie, jakaś ściana chroniła przed magią. Jakaś taka... jakiś materiał był, który przed magią chronił. To są wszystkie takie ściany przecież. W Gothiku. Powinny być przynajmniej. A nie, że gościu... No, co prawda za drewnem stałem, no ale... W końcu drewno jest też teksturą, która... Powinna... hamować tą magię, nie? A to mnie trafiło... Gówno jedne, pieprzone. Ładujcie się szybciej, Gothiki 3. Jak ja bym chciał tą grę sobie skończyć. Już mnie korci na kolejną produkcję, ale jeszcze nie będę zapowiadał oczywiście. Ale gramy na razie tylko w jedną, bo wiecie, takie jak grałem w kilka kiedyś, było tak, że nagrywałem kilka, nigdy jej tak nie mogłem dokończyć za bardzo, a teraz przeniosłem się po prostu, że jedna seria już. Nie ma więcej, tylko jedna seria na raz. To powiem wam, że jest naprawdę ciekawe, bo wtedy... wtedy nie tracę wątku aż tak w sumie. No chociaż mam jeszcze jedną poboczną. Gdzieś tam nagrywam sobie ją czasem. Serię. A to też na razie nie będę wam mówił, bo w sumie będę zdradzał wtedy. Sami zobaczycie za jakiś czas. Na kanale też. Albo może przed tym nawet zobaczycie, nie wiem, ja sobie to jakoś muszę i tak rozplanować. Chociaż nie, bo jak w końcu Gothika najpierw muszę dodać, potem dopiero tą serię, więc... Dobra, jeszcze nie będę nic wspominał o tym, ale... Szykujcie się, no tych serii będzie jeszcze sporo w sumie na kanale, bo trochę gier jeszcze jest do ogrania. Mam ich przecież ponad 100 na samym Steamie, chociaż część, no nie nadaje się do nagrywania na YouTube, no... Ze względu na to, że są po prostu monotonne, nudne. No w sumie to samo. No, nie w niego, w pajacu. Nie. Nie. Wydaje mi się tu lepiej. Nie trafisz mnie. Dobra, który teraz? Zabiję szamana. I nie czepiają się mnie. Ale o, będę miał na tych toporach sporo kasy, powiem wam, że te topory są dosyć wartościowe. Chyba po 10 tysięcy za jeden taki jest. Więc będzie na zbroję szybko. Tu jest dwóch. O, sorry. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za to, że... Waszego kolegę zabiłem. Przez przypadek. Ła. Popełniłeś błąd. Nie, kolego, nie. Odsuń się ode mnie. Ja dopiero tam przez przypadek zabiłem jednego waszego, już nie chcę zabijać drugiego. Nie chcę mieć was wrogów w końcu, nie?
Ile tam z misjami? No trochę tych misji jest do zrobienia, powiem wam. Szynka dla Drwali. Aha, bo tego jeszcze nie oddałem. No właśnie, zastanawiałem. Dlaczego? On nie chciał ze mną gadać, Run, ostatnio. Trzeba się będzie zaraz wrócić. W takim razie do miasta wilków. I oddać to, co trzeba. Ale najpierw pozbierajmy sobie loot, który tutaj jest do zebrania. Jakieś krusze. Kruszce, krusze. Kruszpach. Kruszagarz. Przywódcę, no miał tutaj ciekawe artefakty. Work. Co do zebrania, to do zebrania. Okrągła tarcza, wojownik, halabarda, to nic szczególnego. Wiadowca. Kruszagarz. Altarny ork. O, strzały. Zabójca orków. Mówiłem 35 tysięcy, co prawda, ale w sklepie będzie to 10, a co nie zmienia faktu, że jest to 10 tysięcy. Tak trochę kasy do plus. Na plus dla nas. Drugi. Tylko, że ten akurat nie będzie warty 10 tysięcy chyba, ale... Szaman. Szaman, come on. Oni chyba już poszli dalej, co? Ciąć. Nie, patrzcie tutaj. Urżnę ci łeb. Jeszcze coś? Żyła rudy. I to czystej. Zaraz zobaczymy, ile jej mamy w ogóle. Dobra, ile mamy tej rudy? Powiedz mi. Rudy mamy 8 sztuk. Czy 11? Dobra, nie wiem. Jak 8, to dokopiemy sobie jeszcze 2, a jak 11, to jeszcze lepiej będziemy w zapasie. Okej. 13 mamy, dobra. Mamy w zapasie 3 sztuki. Chodzi o to, żeby oddać gościowi. Nauczymy się wtedy poszukiwać w ogóle złoża. Tak faktem, że no może... Jakoś niespecjalnie mi się to przyda chyba. Ta walka długo nie potrwa. Ale... Czemu umiejętność? Nigdy umiejętności za wiele, to nie? O! Mam tego kolegi wolałbym. Zgniotę! Na szczęście się zbagował. O, mi się wydaje, że tutaj zaraz będzie szukana przez nas druga strona. Ale to za chwilę. Tyle mi pomogli, nie? Tam ci z góry tyle. Że teraz muszę wszystko już sam robić. Sześciusieńko. Dobra, co z... Szukałem tych? Tak. Dobra. Idziemy w dół. Idziemy w dół. Tniemy wszystko, co orki chcą tutaj nam postawić, żeby to, tego się nie udało zrobić. Tak, tak, to jest... Ła. Gdzieś tych... No nie, 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 nie. Cholerne. Uciekajmy trochę na wyższe piętro, bo tutaj chodziło o to, że on się... No chodź.
Chodźcie. Ja was wyciągnę trochę wyżej. Na równym terenie w miarę walczyć, bo wtedy wy macie przewagę, jeżeli on jest nierówny. Że ja się na nim buguję, to i wy się będziecie bugować. No chodźcie. Czekam. Wow, szef kopalni. Czyli najważniejszą osobę zabiję. Szybkie leczenie by się przydało. Oj, nie to miałem zjeść. No to są zdolności myśliwskie plus jeden, ale tylko na krótki okres czasu. Co nie jest zbyt fajne. Surowy chrząszcz. Raczej nie chcę. No, nie to. Dobra. Szef kopalni, nic sobie ciekawego nie miał. Myślałem, że może jakiś, nie wiem, jakieś rudę, cokolwiek. Jeszcze tu jakiegoś zabiłem chyba po drodze, co nie? Nie, chyba nie, dobra. Bo to by chyba trzy za mną biegły tylko. W takim razie idziemy na piętro niżej. Tam jest szaman chyba. Nie, tam nie jest szaman, dobra. To easy. O, tam jest jakaś skrzynia. Wow. Wow, wow. Jest taki cały mały teren. Oczywiście tu lawa płynie. Ten gościu nie owijał bawełnę. Ja też nie owijam z bawełny z tymi orkami, że je morduję po prostu. Wszystkie. One tutaj właściwie już powinny uciekać jak dla mnie. Przecież właściwie to... One tu straciły już większość swojego, że tak powiem, dobytku. Odłóż broń. Myśliwy! Co? Co to jest? Gościu co tu siedzi? Właśnie! Zjeżdżaj stąd! O, uciekają, dobra. Popełniłeś błąd, zawierając ze mną. O, szaman! Dam ci popalić! Dostał. Szybko go zerżnęli. Chyba dałem ucieki, co? Jedzie sobie po ten kufer tak w ogóle. Widzicie, wystarczyło większość zabić tego, zostało kilka sztuk raptem. No i oni są w środku. Ci myśliwi. Ale piec. Kozacki. Kozacki, powiem. Piec na rudę. No będę musiał się tego nauczyć oczywiście. Gdzie było... Gdzie była ta skrzynia? Chyba gdzieś tutaj. Krusz. Ach. Jak dajecie jeszcze jakiś złom? Czemu nie skorzystać? Miałbym. Tak, tutaj było. To tutaj było, panowie i panie, którzy mnie oglądają. Tutaj. Tutaj miałem problem z orkami, na szczęście one już uciekły. Co za tym idzie? No widzicie, już tutaj wszyscy sobie siedzą, kulturalnie piją, jedzą.
takim razie do klanu Młota idziemy jeszcze. Trzeba głosić dobrą nowinę i kilka misji zdać. Czemu mnie obudziłeś? Kilofy tutaj. Hankę. Oto twoja ruda. Oto twoja ruda. Dotrzymam naszej umowy. Jeśli chcesz, zrobię z ciebie prawdziwego poszukiwacza złóż. Co powinien wiedzieć o górnictwie? Co powinienem wiedzieć o górnictwie? To żadna sztuka. Po prostu walisz kilofem, lecz twoje uderzenia... Nie, do obozu jeszcze nie chcę iść. Musimy się jeszcze cofnąć. Ciągle mówię nie, jeszcze nie do obozu. Ale będę musiał tam kiedyś pójść. Naraz, tutaj poprzeszukujmy ze wszystkie domy, czy z kimś, ze wszystkimi już gadaliśmy, zabójca orków to tutaj nie. Jeśli on będzie tak O, Ingvar. Pokaż mi... Pokaż mi, jak wykuć broń z magicznej rudy. Walczyłeś dzielnie i pomogłeś naszemu klanowi. Dlatego dam ci szansę. Kiedy będziesz już gotów, pokażę ci, jak wykuć broń z czystej, magicznej rudy. Broń o niezwykłym pięknie i mocy. Oręż godny królów i książąt. Naucz mnie swojej sztuki. Naucz mnie swojej sztuki. Wielu kowalów wszystkich odprawiło. Dlaczego? Nie byli dość dobrzy. Jeśli mam cię wykuwaj różne bronie z całego świata. Tylko proszę, kiedy już będziesz, jeśli dobrze się spiszesz. Nowe zadanie. Ingvar potrzebuje miecz. Miecza, tak? Zaraz. Może lepiej nie zwalaj tego na innych. Aha, czyli muszę wykuwać... Żartujesz sobie? Cały czas nowe. Nie ma problemu. Takie łatwe. To jest panowie? Kamień teleportacyjny do klanu Wilka? Klanu Młota, znaczy. Będę miał dwa. A co? Słyszałem o twoich czynach mających na celu oswobodzenie kopalni. Dobra robota. Będę coś z tego mieć? Proszę, złoto przechowujemy w tym kufrze. Weź sobie. Dzięki. Nie masz czegoś przypadkiem? Nie masz przypadkiem czegoś innego do roboty? Wszystko idzie zgodnie z planem. Wystarczająco już wspomogłeś nasz klan. Jesteśmy twoimi wielkimi dłużnikami. Okej. Okay. To dobrze. No, odsuń się. Kufert Jawa. Kusza. Łowcy głów. Ale mnie to nie interesuje. O, ale kradzież. Reputacja klanu Młota plus 2. Super. Super, naprawdę super. Nie musiałem się jakoś specjalnie tutaj zamartwiać o nawet osieranie. Dali mi kluczyk, samo się otworzyło. Tu jest chyba łowca jakiś, nie? Zwykły myśliwy, no. To myśliwy mnie tutaj nie interesuje. Ale tu był już jakiś taki jeden typek. To podrwala. Ketil. Jakieś problemy? Jakieś problemy? Można tak powiedzieć. Orkowie wszystko komplikują. Zamówiłem od klanu Wilka trochę skupu. A to mam. Po co? Steinar potrzebuje materiałów na pancerze. Mam trochę wilczych. Jakich? Jakich skór? Z bizona. Twarda, a to też mam kilka. Potrzebuje tuzina. 12 sztuk. Zniesie do mnie, a podzielę się z tobą zyskiem. Dam ci powiedzmy 12 bryłek rudy. Po jednej za każdą skórę. Okej. Okay. Oto twoje skóry. Oto twoje skóry. Mam nadzieję, że to zadanie nie sprawiło ci żadnego. Nie. Oto twoja ruda. Pokaż mi towary. Pokaż mi swoje towary. Bełty. Butelka. Znaczy mnie to już interesuje. Nie masz nic ciekawego. Ale nadal mi się podoba. Więc spadaj. Masz być środki myśliwe, tak jakby sklepik tutaj. Tutaj był ten cały Ingvar, tak? Kleinar.
Muszę sobie załatwić nowy pancerz. Muszę sobie załatwić nowy pancerz. Dobra, to będzie cię kosztować 100 bryłek rudy. Dobre towary nie są tanie. Mówić 100 bryłek rudy. Będzie trzeba trochę nakopać. 100 bryłek rudy, no stary chłopie. A mam ich ile w sumie? 15? 15. A potrzebuję stu. A może coś nam dadzą jeszcze po drodze. Hałkę. Jeszcze mi ten gościu miał dać miecz magiczny. Dlatego idziemy jeszcze do niego. Jest. Reto. Ta sprawa z kopalnią, naprawdę dobra robota. I co to zmienia? Aha, dźwięk się zepsuł? No super, tylko on już mnie wynagrodził, a miał mi dać z magicznej rudy broń. Ale tego nie zrobił. Kopać sobie będę oczywiście poza odcinkiem. Trochę trzeba będzie wykopać. Magicznej rudy. Jeśli chodzi o kamień druida, to będzie jedno z drugim powiązane, a żeby zająć byłego rozpruwacza, musimy się udać na północ. To wiem. Tyle. Czyli na północ. Czyli gdzieś tutaj w tej okolice, bo tutaj też się znajduje pewna jaskinia. W ogóle sekret tego całego. Lodnej tej krainy cały sekret w sumie, no chyba sekret. W każdym razie jedna z tych ważniejszych rzeczy, którą przyjdzie nam po prostu zrobić tutaj. Ale nie wiem, czy od razu tam się udać. Być może najpierw surowinę jeszcze do klanu ognia sobie pójść. Na spokojnie, myślę, że to będzie chyba solidne rozwiązanie. Okej. Pełno zioła tutaj. Alko zioła. Tam będą te dwa tygrysiaki. Dobra, szybko, bo już żeśmy to ostatnio robili. Przysyła mnie run. Szybko. Co to ty? Proszę cię bardzo. Nie my to tak. Chcę ja. I proszę cię bardzo. Reputacja w Nordmarze plus jeden. Siupel. Nordmar na lepiej postrzega. Te... One były chyba tutaj, co nie? Nie, tu rozpruwacze są. Ła. Nie lubię z nimi walczyć. Wręcz nienawidzę. To zaraz. Gdzie te tigry były? Muszę zapolować na nie. Ops. Gdzie są te gówniane szablozęby? O których on mówił? Tu są... O, są szablozęby jakieś. Nie wiem, czy to są te, ale tu jest kilka.
O ile to są te. Nie, nie, nie. To już wolę walczyć z trzema szablozębami naraz. Niż się tam do wilków przykolegować. O, troll! Kolejny. Ła. O, ty... Stawiasz się jeszcze? Zbugowałem się na skalę, ale on na szczęście jest na tyle chętny do ataku. Nie, to nie są te. No i spadła mi skóra kolejna. Golem i troll. Zaraz, czy ja mam ciągle oznaczony taką misję? Nie, nie mam. A nie, jest. Wokół obozu trwali. Chyba, że tam gdzieś w drugą stronę bardziej. Dobra, zaraz sprawdzimy. Bo teraz nie jestem pewien co do tego, w którym miejscu dokładnie znajdują się te szablozęby. Ale jeżeli chodzi o te, to już ich nie ma. Dobra, zapisz i chodźmy to sprawdzić. Tutaj pewnie w ogóle jest droga do magów ognia, znaczy do klanu ognia. I do klasztoru. Wróćmy się zatem i zobaczmy sobie na... Albo tutaj na górę, albo w ogóle na drugą stronę. Kurde, tu jest pełno ziół, które chętnie bym zbierał nawet. A ty, kolego, co? Ziele królewskie. No, dawaj, chodź. Już daleko nie uciekniesz. Okej, okay, ładnie. One same chętnie atakują. To mi się najbardziej podoba. Wow. Jeszcze jeden. Chodź. Widziałem wasze radosne statko. Już się tutaj raczej nie osiedlicie. W końcu. Raczej... Tutaj nie macie szans. Wirki dalej słyszę te na dole. No tu jest ten kieliszek. Fajny. Zobaczcie, to były dwa obozy goblinów tak w ogóle. Jest jeszcze goblin. Ow. Ała. Bizon. No takiego przyjęcia się nie spodziewał, że... No patrzcie, znowu na taki w miarę dobrym poziomie ochrona pancerza. Gdzieś mi się to wcześniej zmniejszyło, albo mi umknęło coś. Okej, okay, zapisz. I wracamy tam pod tytuł... Koty. Wielkie. Szablozęby. No w końcu... Jest to jedna z już niewielu zadań, które nam zostały tutaj. W obozie wilka. Przeskoczę. Mogłem przeskoczyć spokojnie, no. No, przeskoczyłem. Spokojnie. Może tutaj też szablozęby mogą być. W końcu krążą gdzieś wokół, nie? Bizony. Jest, szablozą. Duży szablozą. A. Właśnie, bo to są specjalne do misji. Nie ma problemu. Zarżniemy zaraz. A, ła, ła. No i kolejne futro pójdzie na zmarnowanie.
ja mam pecha do tych szablozębów. One zazwyczaj... gdzieś tak spadają. No chodź. O, ten... dobra. Ten trochę już oberwał. No skubany. Ła. Nie widzony. Nie atakuj bizonów. Chodź. No chodź. Dobra, udało się. Reputacja w Nordmarze podskoczyła. Plus 3 od razu, no proszę bardzo. Czyżby się mieli już do klanu Wilka skikać i potem ewentualnie skoczyć jeszcze po białego rozpluwacza i koniec by miały być tej białej krainy, no to szybko dosyć. Zabiłem szablozęby. Zabiłem szablozęby. O, chłopcy się ucieszą. Łatwiej się pracuje, kiedy nie trzeba cały czas oglądać się za siebie. Idź do Runa w wiosce. Otrzymasz od... okej. Okay. Run... no i tak muszę do niego... no dobra, to pójdziemy jeszcze na koniec. A w kolejnym odcinku udamy się prawdopodobnie do klanu ognia lub też poszukamy białego rozpruwacza. Ja jeszcze zobaczę sam, co dokładnie będziemy robić, ale tak myślę, że jedną z tych dwóch rzeczy postaramy się zrobić w kolejnym odcinku. Tak, żeby to już mieć ze sobą. Ogar. No Run. Mam na ciebie dobre wieści. Steki przekazano. Steki przekazano. Dobra. Masz tu trochę mięsa dla siebie. Dzięki. Potrzeba ci czegoś jeszcze? Zabiłem dwa szablozęby. Zabiłem dwa szablozęby. Mam tu odebrać nagrodę. Mam kilka mikstur leczniczych i parę mikstur many. Dostaliśmy je handlując z klasztorem. Chcesz czegoś specjalnego? A może tylko złota? A daj mi kilka mikstur. Daj mi kilka mikstur leczniczych. Dobry wybór. Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Co ty tu masz? Masz lekki pancer. No ten Nordmarczyka mnie strasznie interesuje. On ma naprawdę tutaj fajne bonusy. Ale nie będzie mnie na niego stać chyba. No możemy spróbować... trochę kasy tutaj wydębić od niego. Siedem tysięcy to zawsze jakiś pieniądz. Dobrze, tu oto handluj. No mam 22 tysiące, jest to zawsze jakiś tam... plus. Dobra, ja się z wami żegnam, zobaczymy się niedługo w kolejnym odcinku z serii Gothica 3. Tymczasem na razie.